Przecinanie się kierunków ruchu, pierwszeństwa przejazdu. Skrzyżowanie, a więc tu dochodzi do przecięć kierunków ruchu. Skrzyżowanie, przecięcie się w jednym poziomie dróg mających jezdnię, ich połączenia lub rozwidlenia, łącznie z powierzchniami utworzonymi przez takie przecięcia, połączenia lub rozwidlenia. Określenie to nie dotyczy przecięcia, połączenia lub rozwidlenia drogi twardej z drogą gruntową, z drogą stanowiącą dojazd do obiektu znajdującego się przy drodze lub z drogą wewnętrzną. Kierujący pojazdem, zbliżając się do skrzyżowania zgodnie z przepisami, ma obowiązek zachować szczególną ostrożność. Zbliżając się do skrzyżowania, warto też pamiętać o stosowaniu zasady ograniczonego zaufania wobec innych uczestników ruchu. Zgodnie z definicją, droga twarda jest to droga z jezdnią o nawierzchni bitumicznej, betonowej, kostkowej, klinkierowej, z płyt betonowych, kamienno-betonowych, brukowcowej, której długość jest co najmniej 20 metrów. Inne drogi są drogami gruntowymi. No i droga twarda z drogą gruntową nie tworzą skrzyżowania, pojazd wyjeżdżający z drogi gruntowej jest włączającym się do ruchu. Skrzyżowanie równorzędne jest to przecięcie dwóch dróg twardych, a więc gdzie nie ma znaków regulujących pierwszeństwo przejazdu, ani sygnalizatorów, ani osoby kierującej ruchem. Kierujący pojazdem, zbliżając się do skrzyżowania, ma obowiązek ustąpić pierwszeństwa pojazdom wjeżdżającym na to skrzyżowanie z prawej strony. Kierujący pojazdem, zbliżając się do skrzyżowania, zamierzający skręcić w lewo, ma obowiązek ustąpić pierwszeństwa pojazdom jadącym sprzeciwka na wprost i sprzeciwka skręcającym w prawo. Te same przepisy stosujemy w razie przecinania się kierunków ruchu poza skrzyżowaniem, a więc w tej sytuacji pojazd skręcający w lewo na parking musi ustąpić pierwszeństwa pojazdom jadącym sprzeciwka na wprost. Kierujący pojazdem szynowym na skrzyżowaniu równorzędnym będzie miał bezwzględne pierwszeństwo przed każdym jednym nieszynowym pojazdem, bez względu na to, w którym kierunku jedzie. Na tak oznakowanym skrzyżowaniu o ruchu okrężnym, a więc gdzie nie ma znaków, sygnalizatorów ani osoby kierującej ruchem, jest to skrzyżowanie równorzędne o ruchu okrężnym, tramwaj ma bezwzględne pierwszeństwo, czy zjeżdża, czy wjeżdża na takie rondo. W razie przecinania się kierunków ruchu poza skrzyżowaniem pojazdów szynowych i nieszynowych, bezwzględne pierwszeństwo pojazdów szynowych przed nieszynowymi. Przepisy ruchu drogowego zabraniają wjeżdżania na skrzyżowanie, jeżeli na skrzyżowaniu i bezpośrednio za nim nie ma miejsca do kontynuowania jazdy. A więc znając już zasady pierwszeństw przejazdu na skrzyżowaniach równorzędnych, podaj kolejność przejazdu na tym skrzyżowaniu. Pierwszy pojazd 3, później pojazd 2, na końcu pojazd numer 1. Pierwszy jedzie pojazd numer 3, bo jako jedyny nie ma nikogo z prawej strony, następnie pojazd numer 2, na końcu pojazd numer 1. Podaj kolejność przejazdu. Pierwszy jedzie pojazd numer 1, jako jedyny nie ma nikogo z prawej, następnie pojazd numer 2 i na końcu pojazd numer 3. Podaj tutaj kolejność przejazdu. Pierwszy jedzie pojazd numer 2, następnie pojazd numer 3 i na końcu pojazd numer 1, bo skręca w lewo. Podaj kolejność przejazdu. Pierwszy jedzie pojazd numer 3, następnie pojazd numer 1 i na końcu pojazd numer 2. Podaj kolejność przejazdu. Pierwszy jedzie pojazd numer 2, następnie pojazd numer 3, na końcu pojazd numer 1. Podaj kolejność przejazdu. Pierwszy jedzie pojazd numer 1, następnie pojazd numer 2 i na końcu pojazd numer 3. W tej sytuacji na skrzyżowaniu równorzędnym czterowlotowym mamy sytuację tak zwanego zacięcia na skrzyżowaniu. Przepisy ruchu drogowego nie regulują tej kwestii. Tutaj kierowcy mają ze sobą się porozumieć, dogadać gestem ręki, umówić się, aby ruszyła pierwsza osoba. Jak ruszy pierwszy pojazd, reszta jedzie zgodnie z zasadą pierwszeństwa z prawej strony. W sytuacji, kiedy na skrzyżowaniu równorzędnym często dochodzi do takich zacięć, zarządca drogi musi ustawić znaki, które wyregulują pierwszeństwo, albo wręcz ustawić sygnalizatory świetlne. Znaki, które ustalać będą pierwszeństwo, przedstawia ten oto slajd.
Licząc od znaku pierwszego od góry po lewej stronie, skrzyżowanie dróg równorzędnych. Ten znak ostrzega o skrzyżowaniu. Natomiast kolejne znaki już ustalać będą pierwszeństwo. I tak, kolejny znak skrzyżowanie z drogą podporządkowaną z obydwu stron. Skrzyżowanie z drogą podporządkowaną tylko po stronie prawej. Skrzyżowanie z drogą podporządkowaną tylko po stronie lewej. I dwa ostatnie znaki na górze. Wlot drogi podporządkowanej jednokierunkowej po prawej stronie. Wlot drogi podporządkowanej jednokierunkowej po stronie lewej. Wszystkie te znaki niestety nie będą ustawiane na skrzyżowaniu, tylko w jakiejś odległości od skrzyżowania. Kolejny znak widoczny na dole po lewej stronie, droga z pierwszeństwem przejazdu. Jeżeli znak ustawiony jest sam, droga z pierwszeństwem przebiega na wprost i znak dotyczy najbliższego skrzyżowania, natomiast zastosowanie tabliczki pod spodem, gdzie kreska grubsza oznacza przebieg drogi z pierwszeństwem. Znak obok, znak informacyjny, koniec drogi z pierwszeństwem. Obok znak ostrzegawczy, ustąp pierwszeństwa przejazdu. Znak dotyczy najbliższego skrzyżowania. Jeżeli zastosowany jest sam, oznacza, że najbliższa droga w układzie poprzecznym jest drogą z pierwszeństwem. Natomiast zastosowanie tabliczki pod spodem, kreska grubsza oznacza przebieg drogi z pierwszeństwem, kreski cieńsze drogi podporządkowane. Zastosowanie znaku stop, znak dotyczy najbliższego skrzyżowania i oznacza ustąp pierwszeństwa przejazdu i zakaz przejechania przez skrzyżowanie bez zatrzymania pojazdu. Znaki, które ustalają pierwszeństwo, a więc znak droga z pierwszeństwem, znak ustąp pierwszeństwa, znak stop, celowo mają zmienione kształty, żeby w związku z rangą, z ważnością tych znaków łatwo je można było rozpoznać, na przykład w sytuacji, gdy zasypieje śnieg. Podaj pierwszeństwo w tej sytuacji. W tej sytuacji pierwszy jedzie pojazd 2, gdyż pojazd numer 1 wyjeżdża z drogi podporządkowanej, a droga w układzie poziomym to jest droga z pierwszeństwem. Podaj pierwszeństwo w tej sytuacji. Pierwszy jedzie pojazd 2 przed pojazdem numer 1, bo pojazd numer 1 wyjeżdża z drogi podporządkowanej. Wskaż pojazdy na drodze z pierwszeństwem i podaj kolejność przejazdu. Pojazdy na drodze z pierwszeństwem to pojazd numer 2 i 4. Pierwszy jedzie pojazd 2, bo jedzie na wprost, następnie pojazd numer 4, bo skręca w lewo, musi puścić pojazd przeciwka. Podobnie następnie jedzie pojazd numer 3 i na końcu pojazd numer 1, bo skręca w lewo. Podaj kolejność przejazdu. Pierwszy jedzie pojazd numer 3, bo jest na drodze z pierwszeństwem, natomiast później pojazd numer 2 i na końcu pojazd numer 1, bo skręca w lewo. Podaj kolejność przejazdu. W tej sytuacji pierwsze jadą tramwaje, gdyż są na drodze z pierwszeństwem, natomiast pojazd numer 1 jedzie na końcu, gdyż wyjeżdża z drogi podporządkowanej. Znak ostrzegawczy pod spodem ostrzega, że jezdnia przecina się z torowiskiem tramwajowym. Na tym skrzyżowaniu ważna informacja. Pojazd szynowy stosuje się do znaku ustąp pierwszeństwa, ale tramwaj ustępuje pierwszeństwa pojazdom tylko na drodze z pierwszeństwem. I tak, w tej sytuacji pojazd numer 3 jedzie jako pierwszy, bo jest na drodze z pierwszeństwem. Następnie jedzie pojazd szynowy, który ma pierwszeństwo przed pojazdem numer 1, który wyjeżdża z drogi podporządkowanej. Podobnie w tej sytuacji tramwaj wjeżdżający na rondo stosuje się do znaku ustąp pierwszeństwa przejazdu, a więc musi ustąpić pierwszeństwa wszystkim pojazdom, które po rondzie się poruszają. Podobnie pojazd numer 1 wjeżdżający na to skrzyżowanie stosuje się do znaku ustąp pierwszeństwa, musi ustąpić pierwszeństwa pojazdom, które po rondzie się już poruszają. Tak, natomiast w tej sytuacji tramwaj, który zjeżdża z ronda, będzie miał bezwzględne pierwszeństwo przed pojazdami, które na rondzie się już znajdują. Podaj kolejność przejazdu. A więc zgodnie z oznakowaniem pierwszy jedzie pojazd numer 3, bo jest na drodze z pierwszeństwem, następnie pojazd numer 1 i na końcu pojazd numer 2 z drogi podporządkowanej. Podaj kolejność przejazdu. Pojazd numer 1 i numer 2 są na drodze z pierwszeństwem, a więc pierwszy jedzie pojazd numer 1 i później pojazd numer 2, bo skręca w lewo. Podaj kolejność przejazdu. Pierwsze jadą pojazdy z drogi z pierwszeństwem, a więc pierwszy jedzie pojazd numer 3, następnie pojazd numer 1, bo skręca w lewo, ma obowiązek ustąpić pierwszeństwa pojazdom jadącym sprzeciwka i na końcu pojazd numer 2, bo wyjeżdża z drogi podporządkowanej.
W sytuacji, gdy droga z pierwszeństwem nie przebiega na wprost, o czym świadczy tabliczka pod znakiem droga z pierwszeństwem, w tej sytuacji pojazdy na drodze z pierwszeństwem to jest pojazd numer 1 i numer 2. I tu wkracza zasada pierwszeństwa z prawej strony, więc pierwszy pojedzie pojazd numer 2, następnie pojazd numer 1 z drogi z pierwszeństwem i został pojazd numer 4 i 3 na drodze podporządkowanej. Pierwszy pojedzie pojazd numer 4, bo trójka ma go z prawej strony. Podaj kolejność przejazdu. Pierwszy jedzie pojazd numer 1, następnie pojazd numer 3, bo to są pojazdy na drodze z pierwszeństwem, trójka ma jedynkę z prawej strony i na końcu pojazd numer 2 z drogi podporządkowanej zgodnie z tabliczką. Zapamiętaj, jeżeli tramwaj jest na drodze oznakowanej znakiem pionowym jako droga z pierwszeństwem, nie ma znaczenia w którym kierunku jedzie, ma bezwzględne pierwszeństwo przed każdym jednym nieszynowym pojazdem. Skrzyżowanie widoczne od strony drogi podporządkowanej. Spróbuj podać kolejność przejazdu. Pierwszy pojedzie pojazd numer 3, następnie pojazd numer 2, bo to są pojazdy na drodze z pierwszeństwem, dwójka ma trójkę z prawej strony, a między pojazdem 4 i 1 nie ma torów kolizyjnych. Podaj kolejność przejazdu. Pierwszy pojedzie pojazd numer 3, następnie pojazd numer 1, bo dwójka ma trójkę z prawej strony, a są na drodze z pierwszeństwem i na końcu pojazd numer 1 z drogi podporządkowanej. W sytuacji, gdy na skrzyżowaniu jest już duże natężenie ruchu, stosowane są sygnalizatory świetlne do kierowania ruchem. Zasady pierwszeństwa przejazdu są takie same, jak wynika z ogólnych przepisów ruchu drogowego, a więc w tej sytuacji w przypadku zapalenia sygnału zielonego, gdzie wyjeżdżamy na skrzyżowanie, skręcając w lewo, mamy obowiązek ustąpić pierwszeństwa pojazdom jadącym sprzeciwka na wprost i sprzeciwka skręcającym w prawo. W sytuacji, gdzie na skrzyżowaniu o ruchu kierowanym sygnalizacją świetlną zamierzamy jechać na wprost albo skręcić w prawo, mamy pierwszeństwo przed pojazdami skręcającymi z przeciwnego kierunku w lewo. W sytuacji, kiedy przecinają się kierunki ruchu pojazdów szynowych i nieszynowych poza skrzyżowaniem, ruch może być kierowany sygnalizacją świetlną. W sytuacji, kiedy ruch jest kierowany sygnalizacją świetlną ogólną, w przypadku nadawania sygnału zielonego, jeżeli skręcamy w prawo bądź w lewo i przecinamy torowisko tramwajowe, bezwzględne pierwszeństwo pojazdów szynowych jadących sprzeciwka, ale pierwszeństwo pojazdów szynowych też wyjeżdżających za naszych pleców, o czym nie można zapomnieć. Zapamiętaj, w przypadku skrzyżowania o ruchu kierowanym sygnalizacją świetlną innego jak skrzyżowanie o ruchu okrężnym, pojazdy nieszynowe jadące na wprost i tylko na wprost mają pierwszeństwo przed skręcającym pojazdem szynowym. Natomiast w sytuacji skrzyżowania o ruchu kierowanym sygnalizacją świetlną innego jak rondo, gdzie pojazdy nieszynowe skręcają w lewo albo w prawo i przecinają torowisko tramwajowe, pierwszeństwo pojazdów szynowych. Także w przypadku skrzyżowania o ruchu kierowanym sygnalizacją świetlną, zamierzając skręcić w lewo, bezwzględne pierwszeństwo pojazdów szynowych i pojazdów nieszynowych jadących sprzeciwka na wprost albo sprzeciwka skręcających w prawo. Na skrzyżowaniu o ruchu okrężnym, gdzie ruch kierowany jest sygnalizacją świetlną, w przypadku skręcania w lewo bezwzględne pierwszeństwo pojazdów szynowych oraz pojazdów jadących sprzeciwka na wprost. I tu zapamiętajmy, na skrzyżowaniu o ruchu okrężnym tramwaj, który zjeżdża bądź wjeżdża na rondo, ma bezwzględne pierwszeństwo przed każdym jednym nieszynowym pojazdem. Jedynym wyjątkiem jest sytuacja, kiedy tramwaj będzie zatrzymywany sygnalizacją świetlną na rondzie.